Nie jest to takie łatwe do uzyskania w rowerze z pełnym zawieszeniem. Same plusy. Mój nowy rower to... Chwila na rower. Czekałem, żeby nakręcić ten film. New Bike Day. Coś wspaniałego. Powinna być piękna sceneria. Cudowna pogoda. Ciepło, słońce, niebo niebieskie. No i jest jak jest. A że nie mogłem się doczekać tego upału, to jadę dzisiaj. Upału mam jakiś jeden stopień. Na plusie zawsze to coś. No i postanowiłem dzisiaj troszkę objechać i pokazać, na co się zdecydowałem, dlaczego i krótko scharakteryzować ten rowerek. Tą rowerek? Bo to ona. Wreszcie po wielu miesiącach wybierania, zastanawiania się, przebierania różnych modeli, różnego wyposażenia, udało mi się wreszcie zdecydować i kupiłem rower. Kiedy już zdecydowałem się, jaki to ma być mniej więcej technicznie rower, no to trzeba podjąć najważniejszą decyzję. No rower musi się podobać, musi być jakiś ładny. W moim przypadku oczywiście kolor właściwy to czarny. Nowy rower musi się bardzo podobać, bo wiadomo, że w kieszeń zaboli. A jak się coś podoba, czy ktoś, to mniej boli w kieszeń. Tutaj wszyscy, którzy są w związku, żonaci, mężatki, wiedzą, o czym mówię. Więc jak się podoba, mniej boli. Czas przedstawić moją nową przyjaciółkę. Ozia przyjechała z Hiszpanii, ma ognisty temperament, jak to kobitka, lubi sobie jakieś tam pazurki pomalować, więc taki akcencik miętowy. Jeśli chodzi o ramę, no tu się zastanawiałem i zobaczcie, wielu producentów robi świetne ramy aluminiowe i świetne ramy karbonowe. Ale tutaj na pierwszy rzut oka laik nie będzie w stanie się zorientować, czy to jest karbon, czy to jest aluminium. Te spoiny są tak pięknie wypolerowane, że nie sposób znaleźć miejsca łączenia. To samo tutaj z tyłu przy sztycy. No coś pięknego. Rower wygląda jak karbonowy. Fakt, że w miejscach łączenia, na przykład tylnego trójkąta, no już te spawy są solidne. Nie trzeba było ich osłabiać, więc tak zostały, podejrzewam. A z takich drobnych szczegółów, zobaczcie, zmieściły się tutaj dwa bidony. Nie jest to takie łatwe do uzyskania w rowerze z pełnym zawieszeniem. A tu właśnie dzięki górnemu położeniu dampera dwa bidony się zmieściły. Wprawdzie dla wygody kupiłem koszyki, które ładuje się z boku, ale mimo wszystko dwa bidony w takiej małej, powiedziałbym, ramie o małym przekroku, pełen szacun. A dodatkowo położenie dampera na tej wysokości powoduje to, że
oblepia go mniej błota. Mniej błota znajdzie się na nim tutaj, niż w tym miejscu. Dzięki temu damper nie będzie taki uflogany błotem i te uszczelki będą miały dłuższą żywotność. Podoba mi się. Sama Orbea pozycjonuje ten rower jako rower XC, ale wiele osób, które zajmują się rowerami, pozycjonuje ten rower jako tak zwany downcountry. Ze względu na to, że skok zawieszenia przód i tył to 120 mm, no i kąt główki ramy też wskazuje na to, że nie jest to taki sztywny XC do ścigania, ale taki rower, który też dobrze sobie poradzi na ścieżkach. Kiedy będziecie przeglądać modele Orbea Oys, znajdziecie mnóstwo różnych konfiguracji i w różnych cenach. W samych H20 znalazłem różne rodzaje i różniły się one między innymi na przykład tym, że nie miały dropera, ten mój akurat ma. Inna rzecz to średnica goleni w przednim amortyzatorze. Ja mam 32 mm, więc jest to widelec w miarę lekki, ale są też wersje ze średnicą goleni 34 mm. Już same te różnice wpływają na rozstrzał cenowy tego modelu, więc możecie znaleźć Orbea Oys H20 za 12 tysięcy, a możecie ją znaleźć za 15. Wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy tego rozwiązania, ale zobaczcie, tutaj klamka hamulca jest zintegrowana z manetką zmiany biegów. Wiem, że trzeba w razie czego wymienić obydwie części, albo je dopasować, kupować konkretne, ale zajmuje to dużo mniej miejsca na kierownicy. Można tutaj wrzucić jakieś dodatkowe przełączniki, jakieś liczniki i inne rzeczy. Tutaj to samo, blokada dropera i blokada zawieszenia. Co jest ciekawe tutaj, tu też wiem, że zdania są podzielone, jest to tak zwany squid lock, czyli system, w którym zawieszenie jest odblokowane po wciśnięciu tej dźwigni. Domyślnie zawieszenie jest zablokowane. Dropper brandowany przez Orbea ma 125 mm skoku. Napęd w tym rowerze to Shimano XT 1151, 12-rzędowy, z przodu zębatka 32 zęby. Ja już kiedyś dywagowałem na temat jednego bądź dwóch blatów z przodu i faktycznie myślę, że w rowerze, który ma jeździć po radykalnie zmiennym terenie, taka radykalna, co wiele zębów zmiana przełożeń jest doskonała, więc w MTB do jednego blatu jestem przekonany. Pedały to Crank Brothers. Dlaczego takie? Bo są miętowe i pasują do pazurków Ozi. Opony to Maxxisy Recon Race 29 cali na 2,35. O bieżniku takim powiedziałbym na raczej suche nawierzchnie, ale jednocześnie bardzo uniwersalny. Sprawdzi się na obitej ścieżce, na single tracku, nawet na asfalcie nie stawia bardzo dużego oporu. Szukałem roweru, zależało mi też na wadze. A Ozia, jako smukły rowerek, mimo że jest aluminiowa, waży jakieś 13 kg 200 gramów. Razem z pedałami ważyłem. Być może ze względu na ten widelec 32 mm. W każdym razie mieści się w tej wadze, co stanowi około kilogram ciężej niż Canyon Lux Trail, który jest karbonowy. No i dzięki temu kilogramowi zaoszczędziłem prawie 5000 zł. No różnica jest niebagatelna. Trochę zdziwiła mnie pozycja na tym rowerze. Zobaczcie, że siodełko mam wyżej niż kierownicę. W moim hardtailu kierownica jest wyżej, ale mimo tego ten rower jest tak wygodny, że wydaje mi się, że będę mógł spokojnie na nim pojechać jakimś szlakiem turystycznym na jakiś dłuższy wypad. No i podsumowując, dlaczego właśnie ten rower? Szukałem czegoś, co pozwoli mi pojeździć po trasach w okolicy, w górach świętokrzyskich, więc mamy troszkę górek, mamy troszkę szlaków turystycznych gdzieś po lesie. Więc to było pierwsze zastosowanie. To mogłem robić na hardtailu,
ale na fullu będzie to bardziej wygodnie, bardziej komfortowo. Z drugiej strony też chciałem mieć możliwość wyskoczenia czasem na single tracki. I wydaje mi się, że Ozie będę mógł zabrać na single tracki, bo jeździłem już na kanionie Lux Trail z takim samym skokiem zawieszenia właśnie w Szczyrku i było super. Więc myślę, że Ozia też się do tego będzie nadawała. Ale nie jestem pewien, czy będę jej tam używał. Być może do zjazdów będę wypożyczał rower na miejscu, żeby nie katować swojego. Staram się tak robić ujęcia, żeby jak najwięcej ładnego było w kadrze. No i wydaje mi się, że to jest doskonały rower, który spełni moje oczekiwania. Po pierwsze, da odpocząć plecom. Po drugie, pozwoli mi wjechać w teren o stopniu trudności, na którego bałem się na hardtailu. No i przez to, że jest lżejsza od mojego hardtaila, który waży 14300, będzie mi się lepiej podjeżdżało. Same plusy. No i przede wszystkim bardzo mi się podoba. Kiedy nią jadę, to mam wrażenie, jakbym jechał kabrioletem z zimnym łokciem, a ludzie się przyglądają i patrzą, no, super sprzęt. To chyba tyle na dzisiaj. Już przestanę wam marudzić, że nie wiem, jaki rower kupić. Teraz będę marudził, że jest zimno i nie ma jak jeździć. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.